Dzień dobry Państwu. Otwieram 29. sesję Rady Gminy Stare Miasto, zwołaną na podstawie zarządzenia nr 5/2020 przewodniczącego Rady Gminy Stare Miasto z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zwołania zdalnej sesji Rady Gminy Stare Miasto. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713, oraz artykuł 15 ZZX ustęp 2 ustawy z dnia 8 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 374, z późniejszymi zmianami zarządzam, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwołuję 29. sesję Rady Gminy Stare Miasto na dzień 29 października 2020 na godzinę 13. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem programu e-Sesja. Z powodów technicznych sesję z godziny 13 przesunęliśmy na godzinę 15.30. Witam wójta gminy Stare Miasto pana Dariusza Puchałę, wicewójta pana Janusza Frysiaka, witam panią sekretarz Luizę Kędracką, panią skarbnik Jolantę Sobczak, witam Wysoką Radę, witam pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek. Paragraf drugi, punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Na 15 radnych obecnych jest 15, co zostało potwierdzone w systemie e-Sesja. Rada może podejmować uchwały i są one prawomocne. Drugi, przedstawienie porządku obrad 29. sesji Rady Gminy. Trzecie, przyjęcie protokołu z 28. sesji Rady Gminy. Czwarty, podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania propozycji ceny na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwienie odpadów z grupy 20, odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz gminy Stare Miasto, w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz gminy Stare Miasto, w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z siłowni zewnętrznych, placów zabaw, pomostu, terenu rekreacyjno-sportowego, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto dla wybranych terenów położonych w obrębach Żdżary, Lisiec Mały, Krągola, Krągola Pierwsza i Janowice, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych 0007 Krągola, 008 Krągola Pierwsza i 0009 Lisiec Mały, gmina Stare Miasto, w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Piąty, przedstawienie informacji analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników, którzy zobowiązani są do jego złożenia. Szósta, analiza i informacja o realizacji programów i wysokości pozyskanych środków pozabudżetowych na zadania realizowane na terenie gminy. Siódma, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Stare Miasto za rok szkolny 2019-2020. Ósme, informacje o pracy komisji w okresie międzysesyjnym. Dziewiąte, sprawy bieżące, oświadczenia i informacje. Dziesiąte, zakończenie obrad 29. sesji Rady Gminy. Paragraf trzeci, zapewnienie obsługi sesji powierzam wójtowi gminy Stare Miasto. Paragraf czwarty, zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy panie, panowie radni mają uwagi co do przedłożonego porządku obrad? Nie ma zgłoszeń, przechodzimy do programu e-Sesja i będziemy głosować. Przyjęcie porządku obrad 29. sesji Rady Gminy. Proszę o oddanie głosu. Za 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Porządek obrad przyjęto. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Punkt trzeci porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 28 sesji Rady Gminy. Czy panie, panowie radni mają uwagi do przesłanego drogą elektroniczną protokołu z 28 sesji Rady Gminy? Nie ma uwag, przystępujemy do głosowania. Proszę o oddanie głosu. Za 15, przeciw 0, wstrzymujących głosów się 0. Protokół przyjęto z 28 sesji Rady Gminy, przyjęto jednogłośnie. Przystępujemy do porządku, do podejmowania uchwał. Szanowni Państwo, wszystkie uchwały, które dzisiaj będą procedowane, były w sposób szczegółowo omówione na wspólnym przedsesyjnym posiedzeniu komisji, które odbyło się 27 października. Uchwała w sprawie zaopiniowania propozycji ceny na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwienie odpadów z grupy 20, odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Bardzo proszę panią inspektor Agnieszkę Lewandowską o przedstawienie uzasadnienia do uchwały. Dzień dobry państwu. Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. w Koninie wystąpił do Rady Gminy z prośbą o zaopiniowanie propozycji ceny na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwienie odpadów z grupy 20. Są to odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Ceny są zaproponowane jak dotychczas na obecnym poziomie. To jest za zmieszane odpady komunalne w wysokości 320 zł netto za tonę. To jest 345 zł i 60 groszy brutto. Za odpady ulegające biodegradacji 192 zł netto za jedną tonę. To jest 207 zł i 36 groszy brutto. Pozostałe odpady zbierane selektywnie, czyli szkło, papier, tektura, tworzywa sztuczne w wysokości 1 zł netto za tonę. Ponieważ głównie odpady zmieszane i bioodpady generują koszty dla gminnego systemu zbierania odpadów komunalnych, dlatego proponujemy, jak w podobnych latach, zaopiniować ten cennik negatywnie. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Dziękuję bardzo pani inspektor. Otwieram dyskusję. Proszę o zgłoszenia do dyskusji. Nie mamy zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 29/198/2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zaopiniowania propozycji ceny na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwienie odpadów z grupy 20, odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Paragraf pierwszy: opiniuje się negatywnie propozycję ceny na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwienie odpadów z grupy 20, odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Paragraf drugi: wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stare Miasto. Paragraf trzeci: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Proszę o oddanie głosu. Za 13, przeciw 2 głosy wstrzymujących się głosów 0. Uchwała wchodzi w życie 13 głosami, czyli wymaganą większością głosów. Projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz gminy Stare Miasto. Bardzo proszę panią inspektor Joannę Guszycką o przedstawienie uzasadnienia do uchwały. Dzień dobry. Szanowni państwo radni, uchwała dotyczy wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz gminy Stare Miasto. Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 664/1 o powierzchni 0,0600 hektara stanowi własność banku spółdzielczego na podstawie księgi wieczystej KN1N/0001026/5. Przedmiotowa działka sąsiaduje z nieruchomością, na której znajduje się budynek Urzędu Gminy, biblioteki oraz wspólny parking. Nabycie tej nieruchomości umożliwi zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz pozyskanie dodatkowych pomieszczeń na działalność statutową gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę o zgłoszenia do dyskusji. Nie mamy zgłoszeń. Uchwała nr 29/199/2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Stare Miasto nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Stare Miasto oznaczonej numerem ewidencyjnym 664/1 o powierzchni 0,0600 hektara, dla której urządzona jest księga wieczysta numer KN1N/0001/0026/5 z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerem ewidencyjnym 665/2. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stare Miasto. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Panie radny Kujawa, proszę o oddanie głosu. Za 12, przeciw 3 głosy, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała wchodzi w życie 12 głosami, czyli wymaganą ilością. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz gminy Stare Miasto. Bardzo proszę panią podinspektor Joannę Gruszecką o przedstawienie uzasadnienia do uchwały. Szanowni państwo, uchwała ta dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz gminy Stare Miasto. W związku z uchwałą nr 18/169/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 1 października 2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości położonej w obrębie Żyflin oznaczonej numerem ewidencyjnym 486/1 o powierzchni 0,2338 hektara na rzecz gminy Stare Miasto z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, to jest pod infrastrukturę sportowo-rekreacyjną z zielenią dla planowanego przedszkola. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad treścią uchwały. Proszę o zgłoszenia do dyskusji. Nie ma zgłoszeń. Dyskusję zamykam. Uchwała nr 29/200/2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy Stare Miasto nieruchomości położonej w obrębie Żychwin oznaczonej numerem ewidencyjnym 486/1 o powierzchni 0,2338 hektara z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, to jest pod
infrastrukturę sportowo-rekreacyjną z zielenią dla planowanego przedszkola. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stare Miasto. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Za 15 głosów, 0 wstrzymujących się, 0. Uchwała wchodzi w życie jednogłośnie 15 głosami. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z siłowni zewnętrznych, placów zabaw, pomostu, terenu rekreacyjno-sportowego. Bardzo proszę panią inspektor Monikę Kurek o przedstawienie uzasadnienia do uchwały. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Monika Kurek, referat inwestycji. Chciałabym państwu przedstawić propozycję uchwały wprowadzającej regulaminy korzystania z siłowni zewnętrznych, placów zabaw, pomostu oraz innych terenów rekreacyjno-sportowych, które znajdują się na terenie gminy. Regulaminy w sposób ujednolicony umieszczone będą na tablicach informacyjnych zlokalizowanych na terenie obiektu z umieszczonym herbem gminy. Uchwalenie regulaminów nałoży na osoby korzystające stosowanie określonych norm oraz zasad zachowania, co będzie niezbędne w odniesieniu do roszczeń, ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję dotyczącą treści przedstawionej uchwały. Bardzo proszę o zgłoszenia do dyskusji. Nie mamy zgłoszeń, dyskusję zamykam. Uchwała nr 29/201. /2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 października 2020 w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z siłowni zewnętrznych, placów zabaw, pomostu, terenu rekreacyjno-sportowego. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę pana radnego Lewandowskiego o oddanie głosu. Za 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała wchodzi w życie jednogłośnie. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto dla wybranych terenów położonych w obrębach Żdary, Lisiec, Małe Krągola, Krągola Pierwsza i Janowice. Bardzo proszę panią Paulinę Bakalarz o przedstawienie uzasadnienia do uchwały. Dzień dobry. Szanowni państwo, w kwietniu bieżącego roku na wniosek inwestora PMBS Projekt Spółka z siedzibą w Warszawie Rada Gminy Stare Miasto podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto dla wybranych terenów w obrębach Żdary, Lisiec Mały, Krągola Pierwsza, Krągola i Janowice. Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą zakresem do sporządzenia zmiany studium objęto tereny w części obrębów Krągola, Krągola Pierwsza i Lisiec Mały o łącznej powierzchni około 170 hektarów. W części obrębu Żdary o łącznej powierzchni 83 hektarów oraz w części obrębu Janowice o łącznej powierzchni około 9 hektarów. Dnia 14 października bieżącego roku do tutejszego urzędu
wpłynął wniosek JLL spółka z OZ prośbą o zmianę zakresu doszkodzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego, który został wskazany we wcześniejszej wspomnianej uchwale. W świetle powyższego zmianie ulega tylko i wyłącznie zakres opracowania, natomiast cel zmiany studium w myśl uchwały intencyjnej nie jest zmieniany w stosunku do uchwały podjętej w kwietniu bieżącego roku, czyli dostosowanie ustaleń dokumentu planistycznego do nowych zamierzeń inwestycyjnych wnioskodawcy dotyczących wyznaczenia terenów przeznaczonych pod lokalizację urządzeń do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, czyli instalacji fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW w części obrębów Krągola, Krągola I, Lisiec Mały i Żdżary, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, oraz tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w części obrębu Janowice, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3 do uchwały. Zakres ten najbardziej widoczny jest w obrębie Janowice, gdzie wcześniej zmianą studium objęte było 9 hektarów, a obecnie jest 69. Intencją przedmiotowej uchwały dla terenów miejscowości Janowice jest stworzenie jednolitego obszaru dedykowanego do prowadzenia działalności gospodarczej, usługowej i produkcyjnej w celu umożliwienia rozwoju strefy przeznaczonej już de facto w części pod rozwój przedsiębiorczości. Na podstawie niniejszej uchwały traci moc uchwała podjęta w kwietniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad treścią przedstawionej uchwały. Bardzo proszę o zgłoszenia do dyskusji. Nie mamy zgłoszeń. Dyskusję zamykam. Uchwała nr 29 łamane na 202 łamane na 2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto dla wybranych terenów położonych w obrębach Żdżary, Lisiec Mały, Krągola, Krągola I i Janowice. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto dla wybranych terenów położonych w obrębach Żdżary, Lisiec Mały, Krągola, Krągola I i Janowice. Paragraf drugi. Obszar objęty zmianą studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w paragrafie pierwszym, przedstawiono na trzech załącznikach graficznych stanowiących integralną część niniejszej uchwały, to jest załącznik pierwszy graficzny, granica obszaru objętego zmianą studium w części obrębów Krągola, Krągola I i Lisiec Mały. Punkt drugi, załącznik graficzny numer 2. Granica obszaru objętego zmianą studium w części obrębu Żdżary. Punkt trzeci, załącznik graficzny numer 3. Granica obszaru objętego zmianą studium w części obrębu Janowice. Paragraf trzeci, opracowanie i uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto może nastąpić częściowo, odrębnie lub dla poszczególnych fragmentów obszaru, o którym mowa w paragrafie pierwszym. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała nr 20 łamane na 141 łamane na 2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto dla wybranych terenów w obrębach Żdżary, Lisiec Mały, Krągola, Krągola I i Janowice. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stare Miasto. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Za 15 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała wchodzi w życie jednogłośnie. Dziękuję. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu z obszaru zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych 007 Krągola, 0008 Krągola I i 0009 Lisiec Mały, gmina Stare Miasto. Bardzo proszę panią Paulinę Bakalarz o przedstawienie uzasadnienia do uchwały. Obszar objęty uchwałą położony jest w środkowo-wschodniej części gminy Stare Miasto
w miejscowościach Krągola, Krągola Pierwsza i Lisiec Mały, a jego łączna powierzchnia to około 170 hektarów. Sporządzenie niniejszej uchwały zostało zainicjowane wnioskiem z dnia 21 lutego bieżącego roku, złożonym przez PMBS Projekt Spółka z siedzibą w Warszawie oraz wnioskiem z 13 października bieżącego roku, złożonym przez JLS Spółka z siedzibą w Warszawie. Obydwa wnioski dotyczyły prośby o wszczęcie stosownych procedur planistycznych, w efekcie których możliwe będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, czyli instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW. W związku z faktem, że przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowią, że w planie miejscowym określone się granice terenu pod budowę urządzeń wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz granice ich stref ochronnych. Celem umożliwienia realizacji powyższego przedsięwzięcia na przedmiotowym obszarze jest niezbędne opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie wprowadzenia odpowiednich ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu w związku z wyżej wymienionym przepisem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad przedstawioną nam treścią uchwały. Bardzo proszę o zgłoszenia do dyskusji. Nie mamy zgłoszeń, dyskusję zamykam. Uchwała nr 29/2023/2020 gminy Stare Miasto z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych 0007 Krągola, 0008 Krągola Pierwsza i 0009 Lisiec Mały, gmina Stare Miasto. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym części obszaru zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych 0007 Krągola, 008 Krągola Pierwsza i 0009 Lisiec Mały, gmina Stare Miasto. Paragraf drugi. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny nr 1, przedstawiający granice obszaru objętego planem, o którym mowa w paragrafie pierwszym. Paragraf trzeci. Opracowanie zawierać będzie ustalenia wynikające z artykułu 15 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Paragraf czwarty. Opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania może następować odrębnie dla poszczególnych fragmentów obszaru objętego planem. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stare Miasto. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Za 15 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała wchodzi w życie jednogłośnie. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Bardzo proszę panią inspektor Monikę Pawłowską o przedstawienie uzasadnienia do uchwały. Dzień dobry państwu. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z artykułem 5a ustęp 1 roczny program współpracy jest uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Tak, proszę państwa, program współpracy nasz został poddany konsultacjom społecznym z organizacjami pozarządowymi w dniach od 12 do 19 października. Nie wniesiono uwag i propozycji do projektu uchwały. Program zawiera 12 rozdziałów, w tym cele, zasady współpracy, sposoby realizacji programu. W rozdziale 5, proszę państwa, mamy priorytetowe obszary realizacji zadań, które będziemy w następnym roku realizować. I tak, obszar z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej 35 tysięcy zł. Drugi obszar realizacji w sferze kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury 63 tysiące zł. Trzeci obszar to obszar kultura fizyczna i sport
100 tysięcy złotych i czwarty obszar w sferze bezpieczeństwa publicznego to 5 tysięcy złotych, razem 203 tysiące złotych na ten program przeznaczamy i tak jak powiedział jeszcze pan wicewójt na komisjach, będzie to program roczny, realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad uchwałą. Proszę o zgłoszenia do dyskusji. Nie mamy zgłoszeń. Dyskusję zamykam. Uchwała nr 29/204/2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 na terenie Gminy Stare Miasto. Paragraf drugi. Program współpracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Stare Miasto. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Przystępujemy do głosowania. Za 15 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się głosów, 0. Uchwała wchodzi w życie jednogłośnie. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Bardzo proszę skarbnika gminy panią Jolantę Sobczak o przedstawienie uzasadnienia do uchwały. Szanowni Państwo, jest to druk numer 265A. Dzień dobry Państwu. Na zwiększenie dochodów na rok 2020 o kwotę 355 786 zł i 47 groszy, jak i również wydatków tej samej wysokości, składa się między innymi wykonanie już dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych za zajęcie pasa drogowego, jak i również wpływ odszkodowania za zbitą szybę, jak i również projekt realizowany przez dwie szkoły, Szkołę Podstawową w Rzechlinie i Szkołę Podstawową w Modle Królewskiej Erasmus Plus w kwocie 230 023 zł i 77 groszy. Dotacja wojewody wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia Dobry Start o kwotę 35 tysięcy zł, jak i odzyskanie podatku VAT w kwocie 638 557 zł i zmniejszenie na budowę drogi w Warczygłowie dotacji po podpisaniu aneksu. Jeżeli chodzi o część wydatkową, dokonano zwiększenia na wykupy gruntów pod drogi gminne o kwotę 10 tysięcy złotych. Również dużą pozycję, jeżeli chodzi o zadania oświatowe, po zweryfikowaniu ostatnich wynagrodzeń, które nastąpiły od września 2020 roku, w dziale oświata wystąpiły niedobory w kwocie około 1 600 000 zł. W związku z tym ta uchwała wprowadza również zwiększenie w tym zakresie. Oprócz tego dodatkowo są te projekty, o których wcześniej mówiłam, czyli po stronie wydatkowej również dla Szkoły Podstawowej w Modle i Szkoły Podstawowej w Rzechlinie. No i realizacja tego programu Dobry Start, jak i również opiekę nad zwierzętami o kwotę 47 tysięcy złotych. To są najistotniejsze zmiany, jeżeli chodzi o uchwałę budżetową. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Otwieram dyskusję. Proszę o zgłoszenia do dyskusji. Bardzo proszę pana przewodniczącego Wejmana o przedstawienie opinii Komisji Budżetu do proponowanych zmian. Komisja Budżetu dokonała analizy na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Nie wniesiono innych uwag. W związku z powyższym komisja powyższy projekt opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo.
Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Uchwała nr 29/205/2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Przystępujemy do głosowania. Panie radny Krzyżak, proszę o oddanie głosu. Panie radny Krzyżak, proszę o oddanie głosu. Pani przewodnicząca, tam prawdopodobnie ma zerwane połączenie z uwagi na to, że na jego ikonce tak wyświetla te rzeczy. Chyba chwileczkę musimy poczekać. Chwilę poczekamy. Pani przewodnicząca, chwilkę musimy zaczekać, już przewraca połączenie z powrotem pan Julek. Za 14 głosów, przeciw 0, wstrzymujący się 1 głos. Uchwała wchodzi w życie 14 głosami. Dziękuję bardzo.
Punkt 5 porządku obrad. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników, którzy są zobowiązani do jego złożenia. O przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych pracowników bardzo proszę panią sekretarz Luizę Kondracką. Dzień dobry państwu. Sprawozdanie wójta gminy Stare Miasto z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok złożonych przez zastępcę wójta, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta. Zgodnie z artykułem 24h ustęp 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta mieli obowiązek złożenia do 30 kwietnia bieżącego roku oświadczeń o swoim stanie majątkowym za rok 2019. Termin ten został wydłużony do 31 maja 2020 roku ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. Oświadczenia dotyczą majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Oświadczenie o swoim stanie majątkowym do wojewody wielkopolskiego złożył wójt gminy pan Dariusz Puchała. Oświadczenie o swoim stanie majątkowym do wójta gminy złożyli skarbnik gminy, zastępca wójta gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta, razem 29 osób. Wszyscy składający oświadczenie zostali poinformowani o sankcjach karnych przewidzianych w artykule 233 paragraf 1 kodeksu karnego, który mówi, że za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. Wyżej wymienione osoby swoim podpisem potwierdziły złożone przez siebie oświadczenia. Zgodnie z przepisami artykułu 24h ustęp 6 wyżej cytowanej ustawy dokonano analizy złożonych oświadczeń. Wszystkie osoby złożyły w ustawowym terminie swoje oświadczenia majątkowe wraz z kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym. Oświadczenia wraz z PIT-ami zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w Koninie i w Urzędzie Skarbowym w Słupcy. Oświadczenia powyższe zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Miasto. Publikowanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o samorządzie gminnym. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Koninie pismem numer BA 106-339/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku poinformował, że dokonując analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono nieprawidłowości u następujących osób. Zastępcy wójta pana Janusza Frysiaka, dyrektora Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej pani Agaty Janik, inspektora do spraw wymiaru podatków i opłat pani Małgorzaty Kaczmarek, dyrektora przedszkola samorządowego w Starym Mieście pani Bożony Kaźmierczak, dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Mieście pana Piotra Kucharczyka, dyrektora Biblioteki Publicznej gminy Stare Miasto pana Jacka Matusiaka, dyrektora Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim pani Agnieszki Niekochańskiej, kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej pana Zbigniewa Szczepankiewicza, pracownika socjalnego pani Małgorzaty Tłok, kierownika referatu gospodarki przestrzennej pani Wiolety Wojciechowskiej-Dolnej. Nieprawidłowości polegały na niewykazywaniu akcji, niewykazywaniu wszystkich nieruchomości, wykazaniu w łącznej kwocie wartości kilku nieruchomości, wykazywaniu kwot przychodów zamiast dochodów za 2019 rok, wykazywaniu w łącznej kwocie dochodów uzyskanych z różnych tytułów, niewykazaniu wszystkich dochodów uzyskanych w 2019 roku, wykazywaniu błędnych kwot dochodów za 2019 rok, niewykazywaniu bądź wykazywaniu błędnego roku produkcji samochodów osobowych, niewykazywaniu samochodów osobowych bądź dochodu z ich sprzedaży, niewykazywaniu zdarzeń, w związku z którymi zaciągnięto kredyty, niewykazywaniu aktualnego stanu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku, niewskazywaniu miejsc położenia nieruchomości, niewskazywaniu adresu zamieszkania, wskazywaniu adresu zamieszkania innego niż w zeznaniach rocznych za 2019 rok. Osoby, których dotyczyły powyższe uwagi, złożyły korekty swoich oświadczeń o stanie majątkowym, które następnie zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Koninie.
Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował pismem numer BA134537/2020 z dnia 16 października 2020 roku, że do oświadczeń majątkowych, w których stwierdzono nieprawidłowości, zostały złożone pisemne wyjaśnienia. Wojewoda Wielkopolski pismem numer KN7/414/97/2023 z dnia 19 sierpnia 2020 roku poinformował, że w oświadczeniu majątkowym wójta gminy stwierdzono nieprawidłowości polegające na nieokreśleniu przynależności środków pieniężnych zgromadzonych w walucie polskiej do majątku odrębnego lub objętego małżeńską wspólnością majątkową, nieokreśleniu przynależności środków osiągniętych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć do majątku odrębnego lub objętego małżeńską wspólnością majątkową, nieokreśleniu przynależności zobowiązań pieniężnych do majątku odrębnego lub objętego małżeńską wspólnością majątkową. Wójt gminy Stare Miasto złożył w przedmiotowej sprawie korektę i wojewoda wielkopolski pismem z dnia 1 października bieżącego roku poinformował, że przedmiotowe wyjaśnienie wpłynęło do wojewody wielkopolskiego w dniu 31 sierpnia bieżącego roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O przedstawienie informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych proszę bardzo pana Mateusza Staciwę. Dzień dobry, szanowni państwo. Zgodnie z artykułem 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym osoby pełniące funkcje publiczne zostały zobowiązane do złożenia w terminie do 30 kwietnia 2020 roku oświadczeń po swoim stanie majątkowym za rok poprzedni. Termin ten został wydłużony do 31 maja 2020 roku ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. Oświadczenia dotyczą majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Oświadczenia majątkowe składane były przez radnych wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2019. Oświadczenia powyższe zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Miasto. Publikowanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych złożonych za 2019 rok. Działając na podstawie artykułu 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, niniejszym przedkładam informację na temat. Po pierwsze, osób, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie. Wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego wypełniły ten obowiązek w terminie do 31 maja bieżącego roku. Łącznie zobowiązanych do wypełnienia powyższego obowiązku było 15 osób. Wszystkie oświadczenia zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Oświadczenia majątkowe 14 osób przesłane zostały do Urzędu Skarbowego w Koninie, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osób składających oświadczenie w celu dokonania analizy danych w nich zawartych. Przewodnicząca Rady Gminy składa swoje oświadczenie o stanie majątkowym w wojewodzie, co zostało uczynione w terminie określonym w ustawie. Informacja na temat nieprawidłowości stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia. Dokonana została analiza porównawcza treści złożonych oświadczeń majątkowych z oświadczeniami złożonymi wcześniej. Nieprawidłowości ani rozbieżności nie stwierdzono. Przeprowadzona została również analiza danych ujawnionych w oświadczeniach majątkowych pod kątem ich zgodności z załączoną kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku podatkowym. W jej wyniku nieprawidłowości nie stwierdzono. Wojewoda Wielkopolski pismem numer KN7/414/97/2020.3 z dnia 30 czerwca 2020 roku poinformował, że w oświadczeniu majątkowym przewodniczącej Rady Gminy nieprawidłowości nie stwierdzono. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Koninie pismem numer BA104012/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 roku poinformował, że w 9
9 oświadczeniach stwierdzono nieprawidłowości, które w wyniku czynności podjętych przez przewodniczącą rady gminy zostały przez zainteresowanych skorygowane. Korekty oświadczeń majątkowych zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Koninie. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Koninie pismem numer BA 148/153/2019 z dnia 16 października 2019 roku poinformował, że dokonując oświadczeń majątkowych stwierdzono nieprawidłowości polegające na pozostawieniu bez żadnego wpisu obowiązujących rubryk, nie wykazywaniu akcji, nie wykazywaniu wszystkich nieruchomości, wykazaniu w łącznej kwocie wartości kilku nieruchomości, nie określeniu wysokości przychodu i dochodów gospodarstwa rolnego, wykazywaniu kwot przychodów zamiast dochodów za 2019 rok, wykazywaniu w łącznej kwocie dochodów uzyskanych z różnych tytułów, nie wykazaniu wszystkich dochodów uzyskanych w 2019 roku, wykazywaniu błędnych kwot dochodów za 2019 rok, nie wykazywaniu bądź wykazaniu błędnego roku produkcji samochodów osobowych, nie wykazywaniu samochodów osobowych bądź dochodu z ich sprzedaży, nie wykazywaniu zdarzeń w związku z którymi zaciągnięto kredyty, nie wykazywaniu aktualnego stanu zadłużenia na 31 grudnia 2019 roku, nie wskazywaniu miejsc położenia nieruchomości, nie wskazywaniu adresu zamieszkania, wskazywaniu adresu zamieszkania innego niż w zeznaniach rocznych za 2019 rok, nie dołączaniu kopii zeznań rocznych za 2019 rok. Osoby, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia to pani Ewelina Andrzejak, radna gminy Stare Miasto. Do przedmiotowego oświadczenia majątkowego nie dołączono kopii zeznania PIT 37/2019 rok. Pan Juliusz Krzyżak, radny gminy Stare Miasto, w części A w punkcie 8 wykazał błędne dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę, nie wykazał dochodu z innych źródeł. W części B nie wskazał miejsca położenia nieruchomości wymienionych w części A w punkcie 2 pod punkcie 3 i 4. W części B należy przyporządkować miejsca położenia poszczególnych nieruchomości zgodnie z numeracją w części A. Pan Mirosław Kujawa, radny gminy Stare Miasto, w części A w punkcie 2 pod punkcie 3 nie określi wysokości przychodu i dochodu z gospodarstwa rolnego. W części A w punkcie 8 wykazał inną kwotę dochodu z tytułu emerytury niż zadeklarował do opodatkowania w zeznaniu rocznym PIT 37 za 2019 rok. Pan Paweł Kieciński, radny gminy Stare Miasto, w części A w punkcie 8 wykazał błędne dochody z tytułu najmu. Do przedmiotowego oświadczenia majątkowego nie dołączono kopii zeznania PIT 37/2019 oraz kopii zeznania PIT 28/2019. Pan Waldemar Lewandowski, radny gminy Stare Miasto, w części A pozostawił bez żadnego wpisu punkt 2, podpunkt 2 i 3. W części B nie wskazał adresu zamieszkania, nie wskazał miejsca położenia nieruchomości wymienionych w części A w punkcie 2 pod punkt 4. Pan Karol Teodorczyk, radny gminy Stare Miasto, do przedmiotowego oświadczenia majątkowego nie dołączono kopii zeznania PIT 38/2019. Pan Lesław Wejman, radny gminy Stare Miasto, w części A w punkcie 2 pod punkt 2 nie wykazał nieruchomości mieszkania, której miejsce położenia wykazał w części B w punkcie 2. W części A w punkcie 2 pod punkt 4 łącznie podał wartość wymienionych nieruchomości, to jest domu mieszkalnego, budynków gospodarczych i biurowych oraz gruntów rolnych. Natomiast należy podać wartość każdej nieruchomości osobno. Wartości były wskazane w korekcie oświadczenia majątkowego za 2018 rok. W części A w punkcie 9 podał rok produkcji samochodu osobowego Skoda Octavia jako 2016. Z informacji z ewidencji pojazdu wynika, że rok produkcji przedmiotowego samochodu to 2015 rok. Pan Andrzej Zając, radny gminy Stare Miasto, w części A w punkcie 9 nie wykazał samochodu osobowego Nissan Navara 2005 rok, którego wartość rynkowa wynosi powyżej 10 tysięcy złotych, bądź dochodu z jego sprzedaży. Pan Zdzisław Zimny, radny gminy Stare Miasto, w części A w punkcie 9 nie wykazał samochodu osobowego marki Skoda Octavia 2009, którego wartość rynkowa wynosi powyżej 10 tysięcy złotych, bądź dochodu z jego sprzedaży. W części A w punkcie 10 nie podał, w jakiej wysokości zaciągnięto kredyt w banku PNB Paribas oraz stanu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 rok. Doprecyzowania wymagają źródła przychodów służące pokryciu spłaty kredytów w banku Santander Leasing w stosunku do oświadczenia majątkowego za 2018
rok wykazane w oświadczeniu majątkowym dochody nie wskazują na możliwość spłaty rat kredytu. Na temat działań podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych, naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował w wyżej wymienionym piśmie, że do oświadczeń majątkowych, w których stwierdzono nieprawidłowości, zostały złożone wyjaśnienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt 6 porządku obrad. Analiza i informacja o realizacji programów i wysokości pozyskanych środków pozabudżetowych na zadania realizowane na terenie gminy. Bardzo proszę o przedstawienie informacji inspektor panią Elżbietę Berkowską. Dzień dobry Państwu. Analiza została sporządzona na podstawie informacji pozyskanych z poszczególnych stanowisk Urzędu Gminy Stare Miasto, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto oraz placówek oświatowych z terenu Gminy Stare Miasto. Analiza obejmuje projekty realizowane w roku 2020, na które zostały pozyskane środki z różnych źródeł zewnętrznych, między innymi Unii Europejskiej, programów krajowych ministerialnych, środków wojewódzkich i środków Starostwa Powiatowego w Koninie. W roku 2020 na terenie gminy Stare Miasto realizowano projekty z następujących zakresów: infrastruktury, edukacji, kultury i rozwoju czytelnictwa, pomocy społecznej, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, dostępności do internetu i kompetencji cyfrowej oraz elektronicznych usług publicznych. Spośród 42 zaprezentowanych projektów, ich stan realizacji jest następujący. Projekty w trakcie realizacji 25, projekty zrealizowane 11, projekty do realizacji w latach kolejnych 3, złożone wnioski o dofinansowanie 3. Analiza zawiera opis poszczególnych projektów wraz z ich stanem realizacji, kosztami, opisem celów realizacji i efektów rzeczowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani inspektor. Punkt 7 porządku obrad. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Stare Miasto za rok szkolny 2019-2020. Bardzo proszę kierownika referatu panią Małgorzatę Kostańską o przedstawienie informacji. Informacja o stanie, dzień dobry Państwu. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Stare Miasto za rok szkolny 2019-2020. Obowiązek przedstawienia informacji Radzie Gminy przez organ wykonawczy wynika z artykułu 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Przedstawiona Państwu informacja zawiera dane dotyczące organizacji zarządzania, specjalnych potrzeb edukacyjnych i liczby zatrudnionych pracowników pedagogicznych i nauczycieli i niepedagogicznych, wyników nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminów ósmoklasistów, finansowania edukacji, zrealizowanych projektów i programów oraz konkursów, w których uczniowie uczestniczyli. W roku szkolnym 2019-2020 gmina Stare Miasto była organem prowadzącym dla 6 szkół podstawowych, do których uczęszczało 1090 uczniów w 68 oddziałach. Również była organem prowadzącym dla przedszkola samorządowego w Starym Mieście, do którego uczęszczało 329 dzieci w 15 oddziałach. Również przy szkołach podstawowych funkcjonowały oddziały przedszkolne. Było ich 13 łącznie. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych było 218 uczniów, czyli łącznie edukacją przedszkolną w gminie Stare Miasto było objętych 547 dzieci. Jeśli chodzi o zatrudnienie w placówkach oświatowych, na stanowiskach kierowniczych zatrudnionych było 11 osób, liczba zatrudnionych nauczycieli to 237, w przeliczeniu na etaty jest to 210. Jeśli chodzi o liczbę pracowników niepedagogicznych, było to 93 osoby,
przeliczeniu na etaty 88. Do egzaminu ósmoklasistów przystąpiło łącznie 123 uczniów. Jeśli chodzi o wyniki, dwie szkoły z języka polskiego otrzymały wyniki powyżej średniej krajowej. Są to uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Warczygłowie. Jeśli chodzi o wyniki z matematyki, również dwie szkoły otrzymały wynik, uczniowie uzyskali wynik powyżej średniej krajowej. Są to uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Żychlina i ze Szkoły Podstawowej w Starym Mieście. Jeśli chodzi o język angielski, najwyższy wynik otrzymała uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Mieście. Jest to również wynik powyżej średniej krajowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani kierownik. Bardzo poproszę o opinię Komisji Oświaty, o przedstawienie opinii komisji przewodniczącego pana Tymona Ziołę. Opinia dotycząca sprawozdania o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Stare Miasto za rok szkolny 2019-2020. Komisja po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdza następujące wnioski. Wyniki egzaminów zewnętrznych ósmoklasistów są bardzo wysokie, poprzez co jako gmina zajmujemy czołowe miejsca na tle szkół w naszym powiecie. Poza godnymi uwagi wynikami egzaminów zewnętrznych należy zauważyć, że nasza młodzież uczestniczy w wielu zawodach sportowych, konkursach, również ogólnopolskich, zajmując tam czołowe miejsce. W ramach przygotowania naszych placówek do zdalnego nauczania gmina Stare Miasto uczestniczyła w projekcie pod nazwą Zdalna Szkoła, wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, zakup komputerów w łącznej kwocie 165 tysięcy złotych. Komisja sugeruje rozważyć ewentualny zakup tabletów graficznych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów ścisłych, na przykład matematyki, aby jeszcze bardziej ulepszyć pracę zdalną. Analizując prognozę demograficzną, można stwierdzić niewielki, ale stały przyrost liczby uczniów w naszej gminie. Biorąc również pod uwagę stale zwiększającą się liczbę naszych mieszkańców, można mówić o dość stabilnej sytuacji liczbowej uczniów na tle całej gminy Stare Miasto. W wielu naszych placówkach mamy młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkim potrzebującym jest udzielana stosowna pomoc i opieka w postaci na przykład zajęć korekcyjno-kompensacyjnych czy dydaktyczno-wyrównawczych. Ponadto w szkołach organizuje się zajęcia rozwijające uzdolnienia poszczególnych uczniów. Podsumowując, komisja pragnie zauważyć i docenić bardzo obszerne, w ciekawy sposób przedstawione i dobrze przygotowane sprawozdanie za miniony rok szkolny. Sposób realizowania samych zadań oświatowych w gminie Stare Miasto uznaje się za bardzo dobry. Komisja na dzień dzisiejszy nie stwierdza żadnych problemów dotyczących prowadzenia zajęć z młodzieżą w trybie zdalnym. Należy tutaj podkreślić raz jeszcze bardzo dobre przygotowanie placówek do pandemii. Jednakże, jeśli chodzi o samo funkcjonowanie placówek oświatowych, to komisja po raz kolejny pragnie zwrócić uwagę na następujące kwestie. W porównaniu do roku ubiegłego, to jest 2018-2019, we wszystkich placówkach znacznie wzrosła średnia wydatków na jednego ucznia. Od ponad 2 do ponad 3 tysięcy złotych, to jest około 15% więcej. Komisja ma ogromne obawy, że w najbliższych latach łączne wydatki na oświatę przewyższą dochody własne gminy. Z prezentowanego wcześniej sprawozdania wynika, że mamy znaczny przyrost zatrudnienia pracowników pedagogicznych w stosunku do łącznej liczby przewidzianych etatów w szkołach. Bardzo niepokojący jest również stosunek etatów pedagogicznych do niepedagogicznych. W obu przypadkach należy zastanowić się nad racjonalizacją zatrudnienia. System dowozu uczniów na terenie gminy Stare Miasto ukazuje zbyt rozbudowaną sieć, ponad wymagany obowiązek ustawowy, co również powoduje znaczny wzrost kosztów. W dwóch szkołach średnia liczba uczniów na oddział nie przekracza 10 osób, co jest zjawiskiem bardzo niepokojącym. Pomimo bardzo optymistycznej prognozy demograficznej, komisja zauważa, iż rodzice wybierają dla swoich dzieci szkoły spoza obwodu. Należy zastanowić się nad przyczynami takich decyzji.
Do powyższych uwag należy również dołączyć szereg wniosków z sierpniowego protokołu Komisji Edukacji, Spraw Społecznych, Praworządności oraz Bezpieczeństwa. Liczymy, że organ prowadzący możliwie jak najszybciej ustosunkuje się do tutaj wymienionych uwag i z sesji sierpniowej. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat przedstawionej nam informacji z realizacji zadań oświatowych? Otwieram dyskusję. Pan radny Kwieciński, proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo radni. Szanowni państwo radni, mamy powołaną komisję, przez wójta do spraw oświaty odnośnie poprawy sytuacji. Jak ta komisja ma wyniki, jeśli chodzi o pracę? Bo z tego, co przedstawił przewodniczący Komisji Oświaty, pan Tymon Zioła, mamy przerost zatrudnienia, jeśli chodzi o oświatę, o kadrę pedagogiczną, to źle nam wróży, bo ilość uczni się nie zwiększa, a kadry przybywa. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Ja myślę, że komisja na przyszłą sesję udzieli odpowiedzi na te pytania. O głos prosił pan radny Lewandowski. Udzielam panu głosu. Pani przewodnicząca, panie wójcie, szanowna rado. Temat związany z oświatą, szczególnie jeżeli chodzi o funkcjonowanie i koszty, zajmuje nas od początku kadencji. Wskazywaliśmy na pewne zjawiska niekorzystne i czy mija kolejny rok i co się dowiadujemy? Dowiadujemy się, że nic się nie zmieniło, wręcz przeciwnie, bo szkoły, jeżeli chodzi o koszty, generują największe wydatki, jeżeli chodzi o wydatki osobowe, czyli zatrudnienie. I praktycznie w roku 2020, w roku szkolnym, po raz kolejny wzrosło zatrudnienie, szczególnie jeżeli chodzi o przedszkole, bo w przedszkolu samorządowym liczba zatrudnionych osób zwiększyła się o 9 etatów. 9 etatów w ciągu jednego roku to jest bardzo dużo. To generuje koszty co najmniej, żebym nie przestrzelił, 800 tysięcy, biorąc pod uwagę wszystkie 800, nawet do miliona. To jest bardzo dużo, trochę przestrzeliłem, to przepraszam, ale takiej informacji nie ma. To jest pierwsza sprawa. Więc nie idzie to w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o ograniczenie kosztów, wręcz przeciwnie. Druga sprawa, prosiliśmy panią Kostańską, ja prosiłem, na posiedzeniu komisji o udzielenie informacji, ile dzieci w poszczególnych oddziałach spoza naszej gminy chodzi do poszczególnych szkół. Szczególnie rzecz dotyczy tutaj tych małych placówek, jak również do, jeżeli chodzi o oddziały w przedszkolu samorządowym, bo mam wrażenie, że nabór dzieci spoza gminy powoduje, że tworzymy nowe oddziały, co generuje dodatkowe koszty. Również dotyczy osób, dzieci z określone, które posiadają orzeczenia. Bierzemy na siebie obowiązek, że tak powiem, kształcenia dzieci spoza gminy, kiedy wiemy, że subwencje oświatowe kosztów tych nie pokrywają. To nie jest pierwsza prośba o te dane, to jest prośba pani przewodniczącej Turajskiej, która to zgłasza przez kilka kolejnych sesji, gdzie był ten temat poruszany. Ja po raz kolejny proszę, mieliśmy dostać dzisiaj. Jeżeli pójdziemy dalej w takim kierunku, że będziemy zwiększać zatrudnienie, nie będziemy podejmować radykalnych kroków, ja nie wiem, jak my zepniemy w przyszłoroczny budżet. Budżet na oświatę w tym roku był bardzo, że tak powiem, optymistycznie założony. Okazało się, że dzisiaj przy zmianach budżetowych przesuwaliśmy na oświatę. Myślę, że to nie koniec, jeżeli chodzi o wydatki.
Natomiast perspektywy na przyszły rok, jeżeli chodzi o przychody, nie są wcale z uwagi na sytuację zewnętrzną budujące. Także ja po raz kolejny proszę pana wójta o dokonanie głębokiej analizy i przygotowanie działań realnie zmierzających do tego, żebyśmy koszty w oświacie, w tym również jeżeli chodzi o oddziały przedszkolne, urealnili, ponieważ w przyszłym roku nie zepniemy budżetu. Także po raz kolejny proszę, jeżeli do następnej sesji takiej informacji nie dostaniemy, to ja złożę to pismo jako oficjalną interpretację, żebyśmy po prostu takie dane odnosi spoza gminy z podziałem na pełne klasy i oddziały przedszkolne i szkolne, bo to jest istotne. Bo są takie przypadki, gdzie klasa jest bardzo nieliczna, a gro tych dzieci tak jest spoza, że tak powiem, przedszkola. Jeżeli chodzi o sytuację w tych małych szkołach, to trzeba też sobie jasno powiedzieć. Małe szkoły, nawet jeżeli nauczyciele będą się najbardziej starali, nie są w stanie zapewnić edukacji i oferty edukacyjnej na takiej poziomie jak szkoły, które liczą uczniów. I stąd część rodziców nie posyła dzieci do tych szkół, posyła do dzieci do szkół większych, bądź też do szkół w Koninie. I tak to wygląda. Jeżeli chodzi o przedszkola, to z jednej strony rozbudowujemy, że tak powiem, nasze oddziały przedszkolne, z drugiej strony nie próbujemy się chyba do końca dogadać z Koninem. Bo jeżeli policzymy koszty, mimo że płacimy więcej za pobyt dziecka w przedszkolu, jak policzymy wszystkie koszty tak naprawdę związane z rozbudową nowych oddziałów szkolnych, to są generalnie niższe. Po prostu trzeba usiąść i zacząć z długopisem liczyć koszty, a nie tworzyć dodatkowe oddziały i zwiększać w nieskończoność zatrudnienie. Do czego prowadzi zwiększone zatrudnienie? Jeżeli chodzi o pracowników wspierających szkoły, to pokazuje ta pandemia. Zatrudniliśmy dużą grupę ludzi. Ci ludzie mają co robić, ale teraz zastanówmy się, co się dzieje. Każdy rozsądny przedsiębiorca stara się ograniczać zatrudnienie bądź zatrudniać pracowników w taki sposób, żeby można było to zatrudnienie elastycznie ograniczać. Mamy teraz pandemię. Ja się pytam, mamy 10 pracowników wspierających szkołę, co oni teraz w czasie pandemii mają robić? To jest trudne pytanie, ale na takim musimy sobie też odpowiedzieć. Jeżeli będziemy nadal zwiększać zatrudnienie, to mam wrażenie, że wydatki inwestycyjne w przyszłym roku będą na poziomie zero, a być może jeszcze będziemy musieli zaciągać kredyt, żeby pokryć zobowiązania bieżące. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Wyciąg z protokołu z tej części porządku obrad z punktu 7 będzie przekazany do referatu oświaty i na tej podstawie poprosimy później o odpowiedzi na pytania, które zostały zadane. O głos prosi pani kierownik Kostańska. Bardzo proszę, udzielam pani głosu. Ja proszę państwa, odniosę się tutaj do nie do wszystkich pytań, tylko do części pytań, bo niektóre pytania są skomplikowane. Jeśli chodzi o pytanie pana Lewandowskiego, jedno z części pytań pana było, ile dzieci uczęszcza, oczywiście jeśli chodzi o przedszkole, to może to we Starym Mieście, tak jak było w informacji, jest to 8 osób, z czego troje dzieci jest z gminy Stare Miasto, jedno dziecko z gminy Szków i czworo dzieci z miasta Konina, tak? Jeśli chodzi o strukturę zamieszkania o te dzieci. Proszę państwa, jeśli chodzi o pozostałe dzieci z pozostałych placówkach, ze względu na skomplikowaność tej informacji, tak jak pan wcześniej Lewandowski radny prosił, taka informacja państwu będzie przedstawiona na piśmie, bo nie ukrywam, z każdej jednostki jest to duża informacja. Ona będzie się składała z tak zwanych migracji, czyli tyle, ile dzieci do nas przyszło, ile dzieci od nas odchodzi. Jedno z pytań również tutaj pana Lewandowskiego dotyczyło, czy
jeśli chodzi o lisiec wielki, tak? Czy wybór dyrektora szkoły podstawowej w Listu Wielkim miał wpływ na wyniki egzaminu, bo one były niższe? Nie, on nie miał żadnego wpływu ze względu na to, że sama procedura konkursowa odbyła się 7 lipca, a egzaminy były między 14 a 18 czerwca. Także w pozostałych szkołach też również w tym samym czasie konkursy się odbyły i nie miało to żadnego wpływu, jeśli chodzi o wyniki. Jeszcze jedno z pytań dotyczyło oczywiście, tak jak wcześniej było w opinii komisji, o edukację zdalną. Przepraszam, moje pytanie to nie było pytanie, tylko sugestia brzmiała zupełnie inaczej. Ja zapytałem, czy zawirowania w szkole w lipcu. Ja to wyłączę. Może pan radny Lewandowski powtórzył pytanie? Ja przepraszam, ale ja zupełnie inaczej sformułowanie byłem pytanie, ponieważ ja widziałem, kiedy był konkurs. Ja pytałem się, czy wcześniejsze zawirowania w szkole w Liscu, bo tam nie ma co ukrywać, był pewien konflikt związany z tym, że rodzice też pewne swoje uwagi mieli co do funkcjonowania szkoły. Czy zdaniem organu prowadzącego to miało wpływ na wynik? Naszym zdaniem ja nie miało to... I zupełnie inaczej pytanie sformułowałem. Ja zdawałem sobie sprawę i wiedziałem kiedy był konkurs na stanowisko dyrektora, ale tam konflikt w szkole między rodzicami a poprzednią panią dyrektor jakiś był i pytałem, czy ta sytuacja w szkole, która była, nie odbiła się na wynikach egzaminów. I takie było pytanie. No, wprost tego się nie da odpowiedzieć, ale zawsze, jeżeli zawsze jakieś są zawirowania w szkole, to się to odbija na dzieciach. Dziękuję bardzo panu radnemu. Udzielam głosu pani kierownik. Tak jak wcześniej tutaj wspominałam, nie mamy informacji, żeby miało to wpływ na wyniki, tym bardziej, że konkurs był, nie ukrywam, od marca przygotowany ze względu na stan epidemii, też był przesuwany i również egzaminy były przesuwane. Także naszym zdaniem nie miało to wpływu. Tak, panie radny, słuchać pana? Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w związku z przedstawioną nam informacją o stanie realizacji zadań oświatowych na rok 2019-2020? Pani przewodnicząca, jeszcze króciutko proszę o głos. Bardzo proszę, pan przewodniczący Kałużny. Ja wypowiedziałem się, myślę, dosyć obszernie w ramach posiedzenia komisji we wtorek w różnych aspektach. Natomiast jednego nie poruszyłem i tu no, czekałem, aż któryś z państwa radnych to poruszy. Kwestia funkcjonowania stołówki i tego, o co wnoszą i wnosili rodzice, między innymi nie, szkoły. Rozumiem, że pan radny Lewandowski ma jakieś opóźnienie. Panie radny Lewandowski, w tej chwili udzieliłam głosu panu Kałużnemu. Widzę, że mamy jakieś problemy techniczne. Bardzo proszę, pan przewodniczący Kałużny. Pani przewodnicząca, no kontynuując to, co powiedziałem, kwestia tego, co na przykład wnosili już jakiś czas temu, czy od początku kadencji wnoszą na przykład rodzice ze szkoły podstawowej w Rzeklinie dotyczące funkcjonowania stołówki, co dane, które mamy obecnie w informacji na temat realizacji zadań oświatowych jasno pokazują, koszty funkcjonowania stołówki, mówię tutaj konkretnie o szkole w Starym Mieście, bo to jest jedyna stołówka, którą mamy. Jeżeli chodzi o stołówki szkolne, przedszkole, jakby wykluczam tutaj z tej mojej wypowiedzi. Wynika, że jakby koszty funkcjonowania stołówki nie spadły, a wzrosły w pierwszym półroczu 2020 roku, mimo że w zasadzie przez pół tego półrocza, czyli 3 miesiące, ta stołówka, no nie no, 4 miesiące w zasadzie nie funkcjonowała. A koszty, odliczając koszty zakupu środków żywności, to jest 120 tysięcy, czyli one w zasadzie wzrosły w stosunku do drugiego półrocza 2019 roku.
bo mamy tutaj mowę o 160 tysiącach minus te 40 tysięcy, które wpłacili rodzice na środki żywieniowe. Ja wiem, jakie są przepisy i zdaję sobie sprawę i tak dalej. Natomiast moje jakby pytanie, zagadnienie czy stwierdzenie zmierza do tego, że jakby umówiliśmy się, czy taka była jakaś tam decyzja czy dyskusja nawet w ramach dyskusji o uchwale budżetowej, że będziemy zmierzać do jakiejś tam racjonalizacji. Były różne podawane rozwiązania tej sytuacji albo wprowadzenie jednej stołówki czy kuchni gminnej, która będzie zaopatrywać wszystkie szkoły tak, żeby było sprawiedliwie wszędzie, bądź, no nie chcę tutaj mówić o likwidacji, ale jakiejś reorganizacji tejże jedynej stołówki, którą w dużej części, czy właściwie w całości pokrywamy ze środków budżetowych. I to jest jakby taka sytuacja, gdzie dzieci z jednej tylko i wyłącznie szkoły mają jakby na starcie lepszą sytuację w stosunku do dzieci z pozostałych 5 szkół, o czym wnosili rodzice kilkakrotnie, nie doczekali się odpowiedzi z urzędu gminy i dlatego ten temat tutaj jeszcze raz podnoszę i proszę o podjęcie jakichś decyzji kierunkowych w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu Kołożnemu. Czy pan Rondy Lewandowski chciałby zabrać głos? Tak, w dwóch kwestiach. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi, wracając do dzieci z poza gminy, z poza rejonów, to ja cały czas staram się uzyskać odpowiedzi na pytania, skąd mamy taki wysoki wzrost zatrudnienia w przedszkolu. Bo jeżeli dziecko z Barczygłowa nie chodzi do oddziału przedszkolnego w Barczygłowie, gdzie tam są jeszcze możliwości, a tworzy się oddział w Starym Mieście, no to coś jest nie tak. I taką informację chcielibyśmy pełną uzyskać, bo jeżeli mamy placówki przedszkolne, które nie mają pełnej obsady dzieci, to uzupełnijmy to, a nie twórzmy nowych oddziałów przedszkolnych, szkolnych, i bo to generuje koszty. To pierwsza sprawa. Jeżeli chodzi o stołówkę, to ja też chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę. Pomimo tego, że stołówka w Starym Mieście generuje określone koszty, wcale niemałe, to zwróćcie państwo uwagę, że mimo tego koszty funkcjonowania szkoły podstawowej w Starym Mieście w przeliczeniu na jednego ucznia są niższe niż w innych szkołach. Mimo że tutaj też można poszukać oszczędności, bo jest wysokie zatrudnienie, jeżeli chodzi o pracowników niepedagogicznych. Także jeżeli jest racjonalne, że tak powiem, obsada dzieci w poszczególnych szkołach, to mimo tego, że są dodatkowe, że tak powiem, wydatki chociażby na stołówkę, to jednak ten koszt na jednego ucznia jest niższy. Ale zgadzam się tutaj z radnym Kałużnym, że w innych szkołach uczniowie powinni mieć zapewnione podobne warunki. Pytanie, czy i na ile nas stać. Natomiast panią kierownik jeszcze raz proszę, żeby przeanalizować przyczyny tak wysokiego wzrostu zatrudnienia i odpowiedzi nam na pytanie, jakie jest lekarstwo w tym zakresie. Bo nie można w nieskończoność rozbudowywać oddziałów przedszkolnych, gdzie miejsca nie ma, w Starym Mieście, zwiększać zatrudnienie, podczas gdy być może można to rozwiązać w inny sposób. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie porządku obrad? Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Punkt 8 porządku obrad. Informacja o pracy komisji w okresie międzysesyjnym. Komisje Oświaty, jak i Budżetu przedstawiły swoją informację w danych punktach porządku obrad. Punkt 9 porządku obrad. Sprawy bieżące, informacje, oświadczenia i informacje. Czy ktoś z państwa w tym punkcie porządku obrad chciałby zabrać głos? Nie ma zgłoszeń. Punkt 10 porządku obrad. Zamykam obrady 29 sesji Rady Gminnej. Dziękuję państwu za udział w sesji. Do widzenia.